Witam gorąco wszystkich, ja jestem Dariusz, zapraszam Was na kolejny polski maptur po mapie Fjordal. Mapa została stworzona przez Olis 9, pojemność mapy 149,41 MB. Została wydana 16 lipca 2024 roku na wszystkie platformy. Jeśli chodzi o konsole i sloty, to na wszystkich trzech poziomach 1502. Tak, można zejść jeszcze niżej ze slotami, sprzedając budynki. Jest kilka farm, więc tam na tych farmach też się znajdują budynki, jeśli to ogarniemy, także można zejść nawet dość nisko ze slotami, także jeśli trzeba więcej slotów, to da się to załatwić. Mapa wygląda tak, jest to mapa norweska, fikcyjna, ale bardzo fajnie zrobiona, bardzo ładnie się prezentuje, jest ciekawe ukształtowanie terenu, także na pewno znajdzie zwolenników. Na poziomie łatwym zaczynamy od sektoru 25, to jest ten cały. Ten cały sektor on kosztuje 347 tysięcy, także na ten sektor składa się pole numer 70, 71, 72, 69 i 68, także no, trochę pól mamy na początku, bardzo fajnie, jak to tak to wygląda. Co dalej, jeśli chodzi o ceny, no to ceny tutaj będą troszeczkę ciężko porównać do hektara, ponieważ jak widzicie, wszystkie te sektory, bo to nie są pola, to są sektory, zawierają drzewa, zawierają inne tereny, zawierają budynki, także te ceny będą zróżnicowane względem właśnie ukształtowania tego terenu do sektoru, więc tutaj są przybliżone mniej więcej, to jest 53 tysiące za 0,79 hektara. Tutaj zobaczmy, to są na przykład dwa poletka, tutaj mamy 2,08 hektara za 178 tysięcy. Tutaj mamy 1,49 hektara za 98 tysięcy. Co tu jeszcze mamy takiego? O, tu jest farma, tu jest farma, tu jest farma dodatkowo, to nie ma co też patrzeć na to, bo to mamy inne ceny. 1,02 hektara za 123 tysiące. W sumie jakoś takie pola też nie są jakieś wielkie. Tutaj sektor 0,94 hektara za 61 tysięcy. No, powiem Wam takie, no można coś dla siebie znaleźć, ale później, żeby te rozwinąć na większe pola, to trzeba było troszeczkę popracować, jakby ktoś potrzebował. No ale taka mapa jest, takie ukształtowanie, no więc zazwyczaj rolnik się dopasowuje do terenu, prawda? Tak to bywa. Dobra, mapa jest ciekawa. Ze względu na to, że tutaj też również posiada pociąg do naszej dyspozycji. On jest zalupiony, więc robi takiego lupa. Nie jest to pociąg, na którym się sprzedaje rzeczy. Służy do transportu. No i też pokażę Wam to, jak to wygląda. No i ta wysepka jest fajna. Jak i również dowiedziałem się, że jeśli gracie na PC-tach, to można tutaj sobie wykorzystać mod z promem, który się przemieszcza pomiędzy tym, jak to powiedzieć, no nie wiem, ziemią między tym a wysepką, o, tak to powiem, nie wiem, czy to jest kontynent, czy co to, nie wiem, no między wysepką a lądem tutaj, i można sobie zainstalować taki mod jest i używać sobie promo. No na konsola niestety tego nie ma. Dobra, lecimy dalej. Jeśli chodzi o kalendarz wzrostu, to jest standardowy, z standardowymi roślinami. Jeśli chodzi o zwierzęta na poziomie łatwym, to nie posiadamy. Jeśli chodzi o kontrakty, są dostępne. Jeśli chodzi o produkcję, to nie ma żadnych na poziomie łatwym. Znajdziek jest 100. No i co jeszcze? I tyle. No a mapka i farma, od której zaczynamy na poziomie łatwym, wygląda w ten sposób. Ja się tylko sobie powłączam rzeczy, które mam znowu wyłączone. To. Ok, teraz jeszcze mapka. Jedziemy z koksem. Tu mamy farmhouse, legowisko do spania. Jest piesek, Molly. Co tu mamy? Mamy obory. Obory tutaj są z pakietu, który się ściąga automatycznie przy ściągnięciu mapy. Tu jest 60 krów, pomieścimy. Także to są właśnie obory, w których nie widać zwierząt. Są po prostu trzymane zwierzęta w środku i nie ma pastwisk. Także
Tak to wygląda. Ja jeszcze zobaczę ten budynek, bo ten budynek jest taki dość obszerny i się zastanawiam, czy tutaj nie ma czegoś z boku do produkcji. Nie, tutaj jest zrzucanie pokarmu. Bo właśnie widzę, że to są takie rzeczy, jakby miała być tu jakaś produkcja, ale nie, nie ma. Dobra. No i tak, tutaj jest sprzęt, od którego zaczynamy. Także dwa traktory, mamy też zbiornik na paliwo. No i tutaj mamy do samozbierającą, mamy kombajn, mamy zgrabiarkę, mamy kosiarkę, przyczepkę. Tutaj resztę rzeczy. Także no, fajnie to wygląda. Dobra, ja się udam teraz do farmy, która jest troszeczkę wyżej tutaj. Sąsiednia. O, właśnie. 9 godzina, pieniążki wpadły. Jest i karczer, jak widać tutaj. Także pieniążki wpadły i można działać. I jak widać, widoki stąd są, no, powiem wam. Fajnie to tu wygląda, ta farma. Tam widać, jak jest ten, linia kolejowa, taki zamek w tle, to już jest poza mapą. Bo linia kolejowa idzie przy obrzeżu mapy. Tamten most, to wszystko jest wykorzystywane do kolei. Także no, pojedziemy, zobaczycie. Bo jest na co popatrzeć. Mapka wygląda naprawdę ciekawie. Także tutaj jedziemy, żeby się udać do troszeczkę oddalonej farmy na południu, czyli jeszcze wyższy punkt niż ta farma, od której tutaj zaczynamy. Tak myślę, że to tam na górę się dojeżdżało. Czy omija się tą górę? Nie no, wjeżdżamy jeszcze wyżej, dobra. Te tutaj właśnie oto płoty, które są, można je usunąć, nawet jeśli się nie posiada terenu. To już zaraz wam zademonstruję. Także terenu tutaj jeszcze nie posiadam, a płoty można zburzyć, proszę. Także bez posiadania terenu można usunąć płoty, a farma jest w miejscu tym, czyli stąd od farmy podjechałem sobie tutaj. No i ten teren, ten sektor numer 30 składa się właśnie z pól 88, 87, jeszcze te dwa pola są 85, 86 i to wszystko jest za 421 tysięcy. Także myślę, że te ceny są nawet dość takie przystępne, jeśli po prostu mamy aż tyle tego w tej cenie. No to i tutaj, jak widać, mamy przebieralnię i legowisko. Tutaj mamy zwierzęta oraz szopę. To jest szopa, gdzie sobie pochowamy sprzęt. No a w tym budynku jest, teraz tu jakieś zwierzątka powinny być. Są krówki 65 i również te krówki są schowane w budynku, także. No takie warunki są, nie? Że muszą być schowane. Jest to surowy klimat. No ale powiem wam, dość przyjemnie. Dużo miejsca trawiastego jest, czyli te łąki takie dzikie, gdzie można sobie to wziąć, pokosić i wykorzystać sobie do kiszonki czy do czegoś innego. No jak wiecie, no trawa jest najprostszym sposobem, żeby sobie na początku dobrze zarobić. Dobra, teraz się wracamy i pędzimy w dolinę. Przejdziemy sobie z powrotem koło farmy. Skoczymy sobie teraz w inny punkcik. Całkiem zjechać na dół ze wzgórza. No tutaj maszyny na pewno będą miały wyzwanie, bo są takie miejsca, gdzie... Teraz muszę zobaczyć, co to jest tutaj za teren. Jakieś kontenery. Ten teren jest do zakupu. Skupię go, zobaczę. No nic się nie pojawiło.
Ale taki widać teren do wykorzystania sobie na różne pomysły. Zaraz koło farmy. O, właśnie. Czy można usunąć te kontenery? W takim przypadku nie da się. Zaraz zobaczymy. Nie da się. No niestety, to już musi tutaj stać. Bo jakby można było jeszcze usunąć, to można było to wykorzystać do postawienia jakichś budynków tutaj. Jeśli chodzi o właśnie ten stawianie tutaj budynków, no to też tu będzie takie dość spore wyzwanie. Wow, ale stroma. No to kosić tu trawę na tym. Nieźle. Będzie to wyzwanie z tego względu, że ten teren jest górzysty, więc jeśli chcemy jakiś budynek postawić na płasko, no to przydadzą się tutaj naprawdę dobre umiejętności budowlane. Dobra, tu przejeżdżamy przez fajny mostek, który ogranicza sprzęty niektóre z przejazdem. Jeśli chodzi o kolory i cienie i światło, to to wygląda jak najbardziej w porządku. Jak widać, kolory są takie stonowane, nie są takie nasycone, co dla niektórych będzie dużym plusem. Ja właśnie przejeżdżam przez ten teren, gdzie jest tak dużo właśnie takich paćkowatych pól. I fajnie wygląda teren, mi się naprawdę podoba. Ciekawy jest. Jest wymagający, ale też ma swój urok. Na przykład tamto poletko schodzące do prawie do wody. No tamto pracownik raczej będzie miał ciężko, żeby to obrobić to pole i trzeba będzie samemu to ogarnąć. Ale fajnie to wygląda. Tak samo i tutaj. O, poletko na skarpie. Też trzeba to samemu obrobić, bo pracownik na pewno by tu spadł na bank. Ale fajny, fajny teren jest. Coś innego niż płaskie tereny dla osób, które lubią wyzwania. Tutaj widzę takie fajne dekoracyjne elementy. Znajome takie jest. No fajnie to wygląda. Dobra, najpierw sobie skoczymy tutaj na lewo. Też jest fajne, fajne poletko w takim miejscu. I tunel. Tunel jest mega. Fajnie zrobione. No i tak, po lewej stronie mamy kruszarkę. Tutaj po prawej stronie mamy produkcję. Piekarnia. Jak sobie kupimy, no to mamy tutaj chleb i ciasto. Piekarni. Naprzeciwko tutaj mamy stację paliw. A po drugiej stronie, jak mówiłem, jest kruszarka do kamieni. Teraz tak, mapa. I od farmy, tak, pojechaliśmy sobie tu do góry, zrobiliśmy sobie tą farmę, zjechaliśmy na dół, tu tymi polami paćkowatymi, zjechaliśmy sobie tutaj. No i teraz wracamy z powrotem, bo tu jeszcze jest farma, ale tą farmę sobie zrobimy później, jak pojedziemy pociągiem. To sobie tam zatrzymamy pociąg i przejdziemy sobie zrobić tą farmę. Tam dużo tego tam za bardzo nie ma, a akurat i tak będziemy przejeżdżać pociągiem, więc tak to wymyśliłem. No a tutaj miasteczko bardzo fajnie się też prezentuje. Ciekawie to wygląda. Tu mamy skup, jak widać. Zaraz. Jeszcze się muszę upewnić, to był skup czy młyn? Nie, no skup, dobra, okej. O, jedzie pociąg, może uda mi się go od razu zatrzymać. Tu wjeżdżamy w taki teren, gdzie mamy tartak. Nie, nie zdążę go zatrzymać, dobra.
Najpierw muszę tutaj objechać to wszystko, a później go będziemy wołać. Także tu mamy tartak i tu jest cieśla. 60 tysięcy za cieśle, a tartak z tego co kojarzę tutaj 100 tysięcy za tartak. Drzewo wrzucamy w tym miejscu, czyli do tego musi trafić drzewo. Bardzo fajny pomysł, a tu sprzedajemy to drzewo, także znacznik jest troszeczkę schowany. Nie jest to na widoku, żeby było widać dobrze. No a my jedziemy dalej. Teraz tutaj chyba nie wyjadę, to jest zakręcona droga do wody. Jakoś strasznie wolno się ta walta zbiera. Tu mamy magazynek, także kupimy sobie ten teren, który tutaj jest. Będziemy mieć możliwość schowania beli bądź palet z produkcji. Może dlatego, że jest tu cieśla obok, to zrobili coś takiego. Także po zakupie ziemi mamy dostęp właśnie do tej szopki. 250 sztuk, także. Tu mamy punkt skupu, jak widać. W postaci sklepu. A tutaj sobie wjedziemy. Mamy kilka punkcików, jak widać. No i tak, pierwszym tu jest przędzalnia. Teraz zobaczymy, po ile jest ta przędzalnia. 60 tysięcy za przędzalnię. Dalej. Mamy kolejną produkcję tutaj. To jest ciekawa produkcja, bo tu jest w jednym miejscu. To jest młyn zbożowy, ale jeśli go zakupimy i wejdziemy sobie, to mamy tutaj dużo opcji do produkowania. Między innymi mąkę, olej, przetwarzamy winogrona, dobrze mówię. Mamy cukrownię w tym, mamy płatki zbożowe, czyli fabryka płatek, no i mamy również mleczarnię. Także za 96 tysięcy mamy tutaj kilka produkcji, które kosztują dużo więcej, więc bardzo fajny pomysł jest z tym modem. W jednym miejscu prawie wszystko. Tutaj mamy handlarze zwierzętami. Także tak to wygląda. Tu jest skup. Mamy też możliwość wykorzystania tego budynku z stryszek. Tu mamy kolejny skup. A tutaj mamy jakąś łódeczkę z zapytajnikiem. A uprawy zbożowe, międzyplony. A, to instrukcja, jak uprawiać rośliny. Myślałem, że coś ciekawego będzie. No, także, o, tutaj nawet stąd widać trochę, nie wiem, czy to zauważycie, tam jest taki pomost na tej wyspie. No i ten pomost łączy się tam z drugim pomostem, właśnie gdzieś tam w tym kierunku jest. Także, tak jak mówiłem, można sobie ściągnąć na PC-ty tylko, mod z promem i można korzystać tutaj właśnie z tej dogodności. Ja też nie wiem, jak to działa już. Nigdy nie doświadczyłem gry na PC-cie, więc ciężko mi jest tutaj się wypowiedzieć. Dobra, ja sobie parkuję teraz. Tutaj jest skup. Muszę sobie podjechać pod ten. O, znowu przejechał. Tu jest wapno. I tutaj powinien być magazyn przerzutowy. Znaczy, no, silos przerzutowy, bo to mamy, że wchodzi towar tutaj. Pobieramy również tutaj do przyczepy i do pociągu. A do pociągu jest tutaj zrzut oraz pobór. I przywołanie pociągu jest tutaj. No, już daleko uciekł. Teraz trzeba czekać, aż przyjedzie. Dobra, w międzyczasie, zanim pociąg przyjedzie, to sobie skoczymy jeszcze tutaj zrobić. Dwa punkty są. Jednym jest tutaj produkcja sera. Znajoma z jednej mapy z podstawki. Także tutaj jest znacznik. 50 tysięcy i możemy sobie produkować ser. A
tutaj mamy jeszcze? Zaraz, co tu? Jest sklep chyba, ale nie wiem, czy ja wejdę z tej strony. To jest płot, chyba że przeskoczę przez płot. O. Ale w drugą stronę już nie będę mógł przeskoczyć. Aha. No, a to jest sklep właśnie, główny, gdzie zakupimy sobie sprzęty. Taki bazowy. Tu jest warsztat, tu jest sklep. Mam wózek do dyspozycji. Duży plac jest do wykorzystania, także nie jest źle. Jeszcze nie ma pociągu? No to jedziemy dalej. Następnym punktem tutaj jest... a już nie przedostanę się. Nie przeskoczę. Jest biogazownia. Biogazownia, zaraz zobaczymy w jaki sposób jest tutaj skonstruowana. Czy ją się kupuje poprzez ziemię, czy kupuje się ją przez to, że się kupuje biogazownię samą. Było rany, ale trzeba iść naokoło. Nie przeskoczę tam. Strasznie wysokie płoty. O, jesteśmy. Dobra. Zajrzyjmy na ten. Czyli tutaj robimy wszystkie te punkciki. Gdzie jest pociąg? Dopiero jedzie tam. Dobra. 40, sektor 42. On kosztuje 440 tysięcy. Dobra. Widzę, że znaczników nie ma, więc chyba będzie trzeba kupić tylko teren. Dobra, to zakupujemy. 444. No i mamy biogazownię. Także tutaj biogazownię kupujemy razem z terenem. Proszę. Dobra. A teraz znajdźka. 10 tysięcy za jedną znajdźkę i jest ich 100. No, to bańka. Dobra, to mamy ogarnięte. No, jedzie już ten pociąg mój zamówiony. Gdzie on jest? Jedzie. Dobra. Także wsiadamy w pociąg i jedziemy zwiedzać dalej pociągiem. Jak za biogazownię, wracając do tematu biogazowni, to cena jest nawet bardzo dobra, bo jest ziemia i biogazownia w cenie 440, więc myślę, że to jest dość dobry deal. A z tego co kojarzę, to chyba biogazownia nie jest aż taka mała. Zaraz najpierw podjedziemy sobie pociągiem w jedno miejsce i... niektórym na pewno to nie będzie pasować właśnie, w jaki sposób ten pociąg tutaj pracuje. Ten most mi się podoba. Bo jest tak, jedziemy jedną stroną pociągu, a czy pociągiem, a druga strona można tutaj jechać pojazdami. Także czy traktorem, czy coś, z tego względu, że tutaj jest produkcja i można pociągiem tutaj dostarczać towar, bądź po prostu jechać traktorem, bo w sumie tu też są pola uprawne, więc teren tutaj jest dość mocno może być wykorzystywany, jeśli komuś spasuje. Dobra. Tutaj mamy produkcję, więc sobie możemy kupić produkcję czekoladek. No i tutaj przywozimy sobie mleko i cukier, także można sobie to pociągiem przywieźć, zrzucić sobie tutaj od razu. Jest tutaj możliwość właśnie zrzutu po prostu z wagonu. Dobra, jedziemy sobie jeszcze tryb budowy, żeby zobaczyć mniej więcej jak tu ta wyspa wygląda, bo ona jest dość ciekawa, powiem wam, bo tak. Można przyjechać sobie sprzętem, zjeżdżamy tutaj sprzętem i sobie obrabiamy pola. Nie ma tu żadnych wiaty, żeby zostawić sobie sprzęt, więc trzeba będzie tu regularnie odwiedzać to, a tu jest właśnie to miejsce, gdzie można wykorzystać sobie właśnie prom i może w ten sposób przewozić sobie sprzęt. Ale tak jak mówię, to tylko na pecety. No. Ale pomysł bardzo fajny. Cieszę się, że coś takiego powstało, bo wygląda to dość ciekawie. No i korzystanie właśnie z takiego pociągu, że jest do naszej dyspozycji. Można się tutaj również pobawić w maszynistę. No i jak mówię, widoki są naprawdę bardzo fajne. Jak widać, to ukształtowanie terenu jest mega. W takim właśnie klimacie możemy sobie uprawiać rośliny.
Dobra. I teraz musimy hamować, bo teraz się zbliżamy tutaj do farmy. Tu jest właśnie ta droga, którą normalnie można by było jechać, gdyby jechał tam od głównej drogi do farmy. O, widać budynki. No, droga jest tutaj dość kręta właśnie do tej farmy. Ciekawie by też wyglądało, jakby tak pociąg przez farmę jeszcze przejeżdżał. I tam by można było korzystać z tego. Chociaż była ostatnio mapa, nie? Była ostatnio mapa taka, gdzie przez farmę przejeżdżał był ten. Znaczy, no tak nie zupełnie przez farmę przejeżdżał. Tak obok farmy. No. Kurczę, jaka to była mapa? Już nie pamiętam teraz. Tych map tyle już człowiek narobił, że. Dobra, a więc tak. Wracając do mapy. Czyli stąd wzięliśmy sobie pociąg, przejechaliśmy sobie przez wyspę. Z wyspy udaliśmy się tutaj. No i teraz tak, sektor numer 6 kosztuje 426 tysięcy i sektor numer 7 438 tysięcy. Także jest to podzielone na sektory. O, i tu mamy dość sporo nawet, powiem wam szczerze, bo tak, tu są owce, 200 sztuk umieścimy w tym budynku. I tutaj, co tu jeszcze mamy? Tutaj mamy produkcję jeszcze, powiem wam. Bo tu możemy produkować kiszonkę, proszę. Można sobie produkować kiszonkę, tu jest właśnie. Można pas sobie uruchomić, żeby wyglądało to bardziej naturalnie. Tutaj zrzucamy sobie rzeczy karmiące owce. Jak zwykle owiec nie będzie widać. Tutaj gdzieś powinien być legowisko. Tak? Jest legowisko, proszę, jest. Co jeszcze mamy tutaj? Aha, tu mamy tą drugą część. To była ta w sektorze. Zaraz zerkniemy. To było w sektorze właśnie w tym, szóstym, a tu jest w siódmym sektorze mamy kolejną farmę, bo to też jest tutaj legowisko, można się przebrać. No i tutaj są inne zwierzęta. Ma miejsce do przechowania sprzętu, tam jest do karmienia. No i tutaj mamy wejście. 80 krówek pomieścimy. No u góry tutaj. Raczej u góry, no, w tym miejscu. Trzeba podejść. Są pszczółki gdzieś. O, słychać. Są pszczółki. Tu się odkłada już. O, jest i ser. No powiem, te znajdźki tutaj są dość fajnie rozłożone, bo są w oczywistych miejscach, znaczy no tak się tamtędy przechodzi czy coś, są tak bardziej na widoku, nie trzeba bardzo za nimi zaglądać, aczkolwiek no stówkę takich tych to troszeczkę zejdzie, żeby to pozbierać wszystko. No i tak wyglądają tutaj farmy w tym rejonie, także wracamy teraz na pociąg i jedziemy dalej. Tutaj niedaleko jest kolejna taka, takie coś innego, o, że tak powiem. Dobra. No, jeśli chodzi o pociąg, to powiem wam, no, temat jest ciekawy. Aczkolwiek pewnie materiał, z którego jest zrobione, jak się tworzy te koleje, one nie są przystosowane do właśnie pagórkowatych rzeczy i dlatego to takie tych łamanie torów tu wychodzi, jeśli trzeba właśnie wypoziomować, to nie jest takie fajne. Ale mam nadzieję, że to z czasem ulegnie zmianie. No tu mamy taki tunel. W tunelu mamy zielone, raczej niebieskie punkty. Nie wiem, czy to ma być skup, czy co to jest. Coś tu się znajduje. Co to ma? Rodzaj drzew. Także tutaj mamy przywołanie pociągu. Zwrócić wynajęty pociąg, ale żeby coś działo, to nie wiem, no wygląda to jakby to miało być skup, albo coś się ładowało.
Może tego nie ma na konsolach, może tu coś jest, jeśli chodzi o PC-ty, nie wiem. Ale fajny pomysł, jak widać. Ciekawy klimat taki. Taki nieodkryty teren. No i tutaj stąd za chwilę wyjedziemy z tunelu. No i będą bardzo ładne widoki. No osoba, która to tworzyła, miała naprawdę fajną wyobraźnię, jeśli chodzi o przygotowanie terenu, bo założę się, że bardzo łatwo jest zrobić mapę na płaskim terenie, a zrobić mapę na takim terenie jest naprawdę sztuka. Jest to mega. No, umiejętność jest naprawdę tutaj wymagająca. Piękny jest ten most. No i już wracamy do miasteczka. Także takie kółeczko się robi. No a my stąd teraz za chwilę udamy się na południe mapy. Dobra. Udało się wyhamować ładnie, bez żadnych niespodzianek. A my teraz pojedziemy zaraz, tylko muszę zagadnąć, którą drogę. Aha, dobra, to musimy jechać do góry. I teraz muszę sprawdzić, bo tu też kilka farm jest po drodze. Mam nadzieję, że na nie trafimy. Także mapa jest dość fajnie zrobiona i przyjazna dla multiplayera. Nie tutaj. Muszę się wrócić w tamtym kierunku. Więc ze znajomymi można sobie tutaj fajnie popykać farminga. Jeśli lubicie takie tereny górzyste. No zawsze to jest taka inna rozgrywka. Osoby, które na przykład żyją na płaszczyźnie i daleko mają do góry, mogą sobie poczuć, jaki jest to klimat właśnie rolnictwa terenie górniczym, terenie górzystym, że tak powiem. Oj, tam zapomniałem, jeszcze muszę podjechać do tego budynku. No nie ukrywając, no, teren jest wymagający, sprzęt, naprawdę to trzeba przemyśleć, jaki sprzęt używać do danego terenu, bo no nie jest łatwo, jeśli chodzi o naprawdę strome urwiska. A tutaj jak widać poznajecie, no to jest słynny hotel Selingrand i tutaj będzie skup właśnie w tym miejscu. Też fajne widoczki są z tego miejsca. Ładnie się to prezentuje. Teraz tak, do tamtego budynku to zaś muszę wjechać na tą trasę, którą jechałem do góry, tylko że będę musiał później znowu zjechać w boczną drogę. Takie zawiłe są te drogi, ale to daje swój klimat. Mapa wydaje się większa dzięki takim drogom. No, zawije drogi, jeśli chodzi o tereny górzyste, to jest podstawa, jeśli chce się używać słabszego sprzętu do wyjazdu czy coś, to dużo to ułatwia.
No i tutaj mamy kolejny punkcik w postaci skupu. Teraz stąd. Właśnie się zastanawiam, czy jechać. Zaraz, czy jechać tu, czy przyjechać sobie. Nie, no, pojedziemy normalnie. Nawet powiem wam, przyjemnie się jeździ po tej mapie. Tak inaczej jest. Nie wiadomo, co jest za górą. Jest tak z przyjemnością się jedzie, żeby zobaczyć. Dobra, tu mamy farmę. Akurat jest to farma na głównej drodze. Zobaczymy. Sektor 58. O, tutaj widać, fajnie jest to tak rozegrane. I to kosztuje 414 tysięcy. Chyba najdroższa była ta farma. No i mamy tutaj legowisko do spania. Mamy budynek, w którym są zwierzęta. Zaraz zobaczymy, jakie, ale raczej to chyba będą krówki z tego co. No, 125 krówek. O, dużo. Również mamy kury. To jest zagroda dla kurząt. Nie, to świnki są. O, proszę. 30 świnek. A, to taka zagroda dla świnek. Już tak nauczony jestem, że są konkretne budynki, a takie coś to dla kurek tylko. A zapomniałem, że jednak takie coś istniało. Tu mamy szopę, gdzie przechowamy sobie sprzęt. No i tak to wygląda ta farma. Można jechać dalej. Znowu będą takie zawiłe drogi. Jak wstążka. Ale widać już budynki farmy, tylko trzeba to dojechać jeszcze trochę, jeszcze troszkę. No i tutaj mamy fajny przejazd przez rzekę do farmy. Mamy kolejną. Też są zagrody. Czyli stąd od tej farmy wsiadliśmy sobie tutaj, do tego sektoru. A ten sektor 60 kosztuje 406. I co to mamy? Koniki 5. Jakiś niski budynek, ale to raczej statyczny, nie będzie się dało otworzyć. Trochę miejsca na sprzęt. Niedużo. No szkoda, że takie niektóre budynki są gdzieś troszeczkę otwarte i no niewiele tego miejsca użytkowego jest. 200 krówek, wow, no to tutaj sporo jest tego. Dużo. Porównać do tamtych reszty. Tu mamy legowisko do spania. Większe jest, ok. Kolejna farma odhaczona. No i chyba zostaje nam ostatnia farma. Już bardziej na końcu, znaczy no, na samej górze mapy, bo to no nie wiem jak to określić. To teraz na górę jeszcze pojedziemy. Nie na samym czubku, ale jest wyżej. Dojechaliśmy. Czyli stąd podjechaliśmy sobie znowu jeszcze wyżej. W tym miejscu jest kolejna farma sektor na 61. 403 tysiące. I co tu mamy? Mamy tak, zwierzęta. Owieczki 200 sztuk. Pomieścimy tutaj. Tu znowu ser jest. Tutaj chyba te owieczki będą widoczne, mi się wydaje, czy nie? Jestem ciekaw, więc zakupię sobie tutaj owce, żeby sprawdzić to. Tu jest coś a la warsztat, ale nie ma żadnego znacznika. Tu są kury, tak?
tym razem? Tak, 30. No, poznaję po płocie teraz. Farmhouse, no i teraz zaraz jeszcze tylko sprawdzę, czy tu będą widoczne owieczki, jeśli zakupimy. Czy to jest pastwisko? Te na 60 kup. No w tym budynku, o widać, dobra, tutaj widać owieczki, także koniki tam też będą widoczne, świnki będą widoczne, kury będą widoczne. No z krówkami to raczej chyba nic nie będzie. Dobra, czy wszystko sobie zrobiliśmy? Czyli tak, wyjechaliśmy sobie od farmy, zrobiliśmy sobie tą farmę, z tej pojechaliśmy sobie w dół, zrobiliśmy sobie te punkty, później tu, 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 w pociąg siedliśmy, zrobiliśmy sobie kółko razem z tą farmą, przyjechaliśmy sobie z powrotem, zrobiliśmy sobie te punkty. To co to było? A, fabryka sera, to też robiliśmy. Dwa skupy i trzy farmy. I to wszystko. Pięknie. Mapa ogarnięta. Ładnie to tu wygląda. Te pola są naprawdę takie... Mega. Popracowałbym na takich polach. Ciekawie to wygląda. Także, o, jest wieża widokowa, także można sobie pooglądać. Tu coś jest jeszcze. Ale to raczej może być statyczne, bo to nic innego więcej tutaj się nie znajduje. Ale też fajny teren, bo można sobie to wykorzystać jako na start. Taką przyczepę. No i pociąg, fajnie wykorzystany. Mało jest takich właśnie motywów, gdzie można było sobie tak pociąg wykorzystać, a tu akurat jest. I mi się podoba. O, tu jest właśnie to. Z tej strony. Dobra, z mojej strony to wszystko. Dzięki za uwagę, dzięki, że jesteście. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to wiecie, co robić. A ja zapraszam Was na kolejny polski mob, który już niebawem. Na razie. Cześć.